Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, siostry i bracia. Staję przed wami w Wigilię Bożego Narodzenia, w chwili, gdzie jak ufam i wierzę, wszyscy zasiadacie do wigilijnego stołu, by wraz ze swymi najbliższymi, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi, wspólnie razem przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia, wspólnie razem dzielić się miłością, ufnością i nadzieją, że spotkamy rodzącego się Boga. Siostry i bracia, i właśnie w tych chwilach pragnę być z wami. Pragnę uczestniczyć w tych przepięknych chwilach waszego życia. Bowiem zawsze, ilekroć, droga siostro i bracie, uśmiechasz się do swojego brata, do swojej siostry, kiedy wyciągasz do niego swoje ręce, wtedy jest Boże Narodzenie. Ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez siebie, przez twoją posługę, poprzez podzielenie się dobrami z innym, tymi duchowymi i materialnymi, wtedy zawsze jest Boże Narodzenie. Siostry i bracia, kontemplując niepojętą miłość Boga, która w naszym Panu Jezusie Chrystusie objawiła swoją pełnię, uczmy się prawdy, że wielkość człowieka nie przejawia się w tym, co posiadamy, w tym, co otrzymujemy, ale w prawdziwej miłości realizowanej przez służbę Bogu, obecnemu w drugim człowieku, najmilsi, radości w przeżywaniu najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, miłości, dzielenia się tą miłością z innymi w swoich rodzinach, dzielenia się tą miłością Chrystusową w naszym polskim społeczeństwie. Niechaj zostaną zasypane wszelkie rowy sporów, które tak bardzo nas podzieliły. W tym świętym dniu, w tę świętą noc, zechciejmy zamanifestować swoją jedność przed Bogiem, ale i też niechaj stanie się to przyczyną i niech będzie zwiastowanie, że od tego dnia, od dnia Bożego Narodzenia 2016 roku będziemy starali się budować mosty porozumienia i miłości również w naszym polskim społeczeństwie. Życzmy sobie radosnych, pięknych i duchowo pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Niech Dziecię Jezus pobłogosławi nam w naszym dalszym życiu radosnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia.